Cześć kochani, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym vlogmasie. Znowu w tej mega, mega milutkiej bluzie jest mega dochodzenia po domu. Tak wiecie, zimą, kiedy są chłodne wieczory. Jak widzicie, w łazience było czysto, ale już nie jest. Znowu nazbierały się jakieś drobiazgi. Na umywalce też naustawiałam środków czystości. No po prostu rozpakowuję dalej rzeczy i ciągle coś w jakiejś torbie się znajduje. Tak to przy tych przeprowadzkach bywa. Także ciągle jest coś do roboty. Chciałam wam pokazać, bo zamontowałam zasłonę. Zasłonę pod prysznicem. To jest zasłona z IKEA, którą pokazywałam wam w holu z IKEA, którą kupiłam z Pauliną. I Kasek podjechał mi tylko po te kółeczka, bo mówiłam wam chyba, że zapomniałam ich kupić z Pauliną. Nie wiedziałam w ogóle, że nie ma ich w zestawie. Kółeczka 12 sztuk, 4 zł, niedużo. I powiem wam, całkiem spoko. Już brałam prysznic z tą zasłoną i spełnia zadanie. Woda się nie leje na dół, także jest git. Tutaj jednak chwilowo trochę pozmieniałam. Myślałam, że będą poukładane te różowe pojemniczki na całej długości, ale zapomniałam, że mam jeszcze kufer kosmetyczny z kosmetykami swoimi tutaj w domu. Reszta kosmetyków jest w studiu, ale no w domu też mam trochę tych rzeczy, więc na razie wygląda to tak. Zastanowię się, czy nie dokupię sobie po prostu więcej takich pojemniczków i nie rozdzielę sobie kosmetyków z kufra do tego typu pojemników, bo może będzie to ładniej wyglądać. Możecie mi w sumie dać znać i doradzić, czy to dobry pomysł, czy lepiej w kufrze. A tutaj mam tą nową świecę od Make Up Revolution. Make Up Revolution teraz robi świecę. Jeszcze jej nie paliłam, ale ona nawet jak się nie pali, całkiem fajnie pachnie. No i pasuje mi do łazienki, do ręczników bardzo. Zobaczcie, ten sam odcień różu. Może zaczniemy sobie od kalendarzy, bo mam do otworzenia kalendarze z dwóch dni, z wczoraj i z dzisiaj. Także numer 14 i numer 15. Kalendarz z NYXa pójdzie na start. Fajnie tak otwierać więcej niż jedno okienko. Dobra. 14 szminka. 15 też szminka. Jezu, ale dzisiaj brzydko otworzyłam. Chcę się do uratować. Dobra. Mamy Butter Gloss z dzisiaj, czyli taki błyszczykowy, masełkowy coś, ale to nazwałam. A tutaj mamy matową pomadkę wysuwaną, zwykłą. I myślę, że obie lecą na wielkie rozdanie dla was, które pojawi się w okolicach Wigilii na vlogmasie. Następnie cuksy. Bierzemy cuksa numer 14 i 15. 15 jest tutaj. A 14... 14 jest u samej góry, czyli mamy karmelka i mamy drugiego karmelka, ale coś innego. One się czymś różnią. To jest zwykły karmel, a to jest mandel karmel z migdałem. Kalendarz z Makeup Obsession. 14 jest tutaj i 15 jest tutaj. Otwieramy. Słuchajcie, już jest tak naprawdę połowa. Boże, ponad połowa kalendarza i ponad połowa vlogmasu. Zostało do świąt 10 dni. Nieźle, co? Lip gloss. Bardzo fajny, taki delikatnie wpadający w różowy z Make Up Obsession. I w 14, czyli z wczoraj, mamy też jakieś szminka chyba. No, też szminka. Nie, eye primer, czyli baza pod cienie. Spoczko. To może przetestuję. Bazę i NYX, kalendarz z NYXa, 15 jest tutaj i 14 jest tutaj. W 14 mamy krem nawilżający, o, 15 coś dla mężczyzn znowu. Ostatnio dałam tacie, to może teraz dam Kacprowi, żel do ciała, do twarzy i do włosów. Fajnie, bo taki malutki na wyjazdy, nie? Także pewnie pojedzie z nami do jakiegoś hotelu, jak w końcu będzie można sobie spokojnie wyjeżdżać. No dobra, tak wygląda moja sypialnia. Przez ostatnie dwie noce przenosiłam te ubrania na ziemię, na worki, żeby nie były na brudnym albo na koc. No i każdego ranka, żeby mieć miejsce tutaj na chodzenie, przekładałam je na łóżko. Dzisiaj już muszę to ogarnąć i dzisiaj już muszą znaleźć się w szafie. Chciałam wam najpierw pokazać moją szafę. Nie wiem, jak ja tam dojdę do niej, ale może przesuwam te rzeczy szybko. Lecimy od góry, tutaj jest wejście do sypialni i tu jest pierwsza strona szafy. Na górze zaczęłam układać sobie swetry. Niżej będę miała długie rękawy i krótkie rękawy.
Tutaj jeszcze nie wiem i tutaj też jeszcze nie wiem. Tutaj na pewno będzie bielizna, skarpety, staniki, rajstopy, majtki i tak dalej. Myślę, że to będzie najlepsze miejsce. I tutaj mam takie, zobaczcie, dziwne drzwi, których nie da się otworzyć do końca, tak jakby do połowy możemy mieć do tego dostęp. I tutaj zaczęłam sobie wkładać kurtki, wiosenne, zimowe, jesienne, przeciwdeszczowe, jakieś takie sweterki dłuższe, ramoneska i tak dalej. Niżej jest torba z bielizną, z skarpetami i majtkami, bo nie miałam gdzie jej położyć. I tutaj mam jeszcze jedną półkę, taką dość sporą i głęboką, więc też myślę, że coś tutaj będzie mogło śmiało wejść. Otwieramy drugą stronę. I po drugiej stronie, zobaczcie, mamy półki, ale jest też drążek, więc tak naprawdę mogę sobie tutaj śmiało te półeczki dać niżej gdzieś, umiejscowić i tutaj sobie wieszać po prostu bluzki czy koszulę, bo na pewno przyda mi się jeszcze jeden drążek, bo tu będę miała kurtki, płaszcze i tak dalej, no to tutaj muszę mieć, wiecie, jeszcze bluzki, no i tak naprawdę jeszcze spodnie, więc spodnie raczej poskładam, bo nie będę miała na nie miejsca do powieszenia. W poprzednim mieszkaniu miałam powieszone na takim zewnętrznym wieszaku, no ale tutaj nie tak się nie uda. No i zobaczcie, tutaj tych półek ma naprawdę sporo, od samej góry na dół, więc mam nadzieję, że wszystkie te ciuchy, bo to prawie wszystko jest moje, zmieszczę w tej szafie. Myślę, że tak. W torbach w ogóle mamy jeszcze gry planszowe różnego rodzaju. 5 sekund, tutaj Kacpra, Terraformacja Marsa, jakieś Jenga, rolnicy, to też trzeba gdzieś umiejscowić. I zastanawiam się właśnie, czy tego nie dam sobie do tej szafki tutaj. Do którejś półki, czy tutaj na dole, czy może w tej na dole pod ręcznikami. No w sumie myślę, że tu lub tu spoko to wejdzie i będzie na to miejsce. Tutaj pewnie będę miała swoje okulary, biżuterię, możliwe, że w obu tych szafkach. Te organizery z Ikei, które kupiłam z Pauliną, zapewne umiejscowię sobie w tych moich szufladach, w których będę mieć bieliznę, bo myślę, że one fajnie ułatwią mi, wiecie, przechowywanie tych wszystkich rzeczy i sprawią, że będę miała tam porządek. Mam dwa rozmiary, 34x51x10 i te trochę większe, 34x51x18. I wkładanie kolejnych rzeczy do szafy zacznę sobie od wyszukania swetrów. Na tej kupię ubrań, żeby po prostu dołożyć już swetry na górną półkę i lecieć sobie tak po kolei. I miałam plan to od razu prasować, wkładając do szafy, ale stwierdziłam, że jeżeli miałabym teraz to wszystko robić, to ja znowu kolejny raz nie położę się spać o tej godzinie, o której muszę. Także po prostu na razie powkładam wszystko niewyprasowane, a później w kolejnych dniach będę sobie prasowała to wszystko półka po półce. Bo teraz po prostu muszę wszystko powypakowywać z tych toreb i uwolnić się z tych toreb, bo nawet nie mam, jak wiecie, dokładnie wysprzątać teraz mieszkania przez to, że wszędzie są gdzieś walizki, torebki, reklamówki, torby i tak dalej. Także po prostu wkładam do szafy, a prasować będę w kolejnych dniach. On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree. Wydaje mi się, że większość swetrów znalazłam i już je tam ułożyłam. Jeszcze część takich świątecznych jest w praniu, więc idealnie do samej góry myślę wypełnię sobie tą półkę. No i tutaj już znalazłam trochę sweterkowych długich rękawów, tutaj zwykłych długich rękawów bawełnianych, bluzki na ramionczkach, bluzki z krótkim. I tutaj moja koszulka Wowco z mojej marki, także jeśli nie macie moich produktów Wowco, to gorąco Was zapraszam na stronę wowco.pl. Tutaj akurat jedna z koszulek, mamy 3 modele, mamy jeszcze kosmetyczkę, opaskę, case'y na telefon, niedługo nowa kolekcja, także zapraszam. Jednak w tej stercie ubrań znajduję też ubrania Kacpra, już je tutaj odkładam od razu do jego szafy, także to nie wszystko moje, na szczęście. Bałam się, że to wszystko są moje ciuszki, ale no jednak gdzieś tam się zapodziały jeszcze Kacpra pojedyncze, widzę tam jeszcze spodnie leżą, no. Ale i tak sporo tego jest, dobrze, że szafa też jest duża. Jest sporo bluz i myślę, że bluzy będę wrzucać na tą najwyższą półkę tutaj. Będzie mi łatwo sięgać, a bluzy nie muszą być powieszone, więc tutaj będziemy pakować bluzy.
Półka z bluzami się szybko zapełnia. To są 2/3 moich wszystkich bluz. To jest 2/3 moich wszystkich bluz. Więc już teraz wiem, że mam za dużo bluz. Ja nie potrzebuję tyle, przecież we wszystkich nie chodzę. Także robiąc tą akcję prasowanie szafy, będę musiała odłożyć dużo rzeczy, więc na kolejnych vlogmasach będziemy też robić porządki w szafie i może jakaś wyprzedaż wpadnie na tym Instagramie. Instagram z wyprzedażami. Znalazłam jeszcze dwie i wsunęłam je tak trochę głębiej, żeby, wiecie, nie leciały do tyłu i żeby tam się jakieś nie chowały, ale no na 100% muszę zrobić porządek, bo przecież tych bluz tutaj jest za dużo. Jeśli chodzi o piżamy, to na razie wrzuciłam je tak po prostu luzem do szafy. Tak samo będę musiała je porządnie przejrzeć, bo nie wiem, znowu, po co mi tyle piżam, przecież bierze się je na bieżąco, co mniej więcej 4 dni zmienia, więc jakby nie potrzebuję mieć tyle piżam. I znalazłam trochę swetrów. Chyba 3 sztuki. Dołożyłam chyba ten i ten czerwony. Tak mi się wydaje, że wcześniej wam nie pokazywałam. No trochę bluzek doszło, więc szafa powoli się zapełnia. Akcję z tymi półeczkami zrobię dopiero jutro. W sensie, że przełożę je po prostu niżej, żeby sprawdzić, czy mogą tu wisieć koszule. Dzisiaj już nie będę się zabawić, bo jest już późno i nie będę hałasować, wbijając te kołeczki na półki, ale to bardzo łatwo się robi. Po prostu wyciąga się ten kołeczek i przekłada się w inne miejsce. Kombinerkami jest bardzo prosto to wyciągnąć. Podnosi się półkę i zmienia się po prostu wysokość. Wracam do łazienki, bo muszę ściągnąć soczewki. Jestem w soczewkach od samego rana i czuję, że tak mi się zaczynają przyklejać do powieki, więc zmienię sobie już je na okulary. No i dopakuję do końca szafę, już mam niewiele rzeczy na łóżku, więc spoczko. Mamy godzinkę 23:26, więc myślę, że do 12 się uwinę z szafą, wezmę prysznic, ogarnę szybko kuchnię po kolacji i będę kładła się spać. I zobaczcie, łóżko uwolnione od ubrań. Puste, Jezu. Tu zostało mi jeszcze trochę ubrań, jakichś takich kurtek, sukienek, ale to już jutro. Łóżko wolne i mam jeszcze gry, które teraz też wspólnie włożymy do szafki w tym miejscu, gdzie planowałam. Jestem już w łazience, będę biegła pod prysznic i stwierdziłam, że pokażę wam moją aktualną pielęgnację, jakich używam teraz produktów do ciała i do twarzy. Także na start robię demakijaż płynem dwufazowym z Sephory. Kolejno przemywam twarz płynem micelarnym z wodą różaną z Garniera. Myję twarz z pianką z Sanef Med. Do higieny intymnej mam taki produkt z Shydir. Nowość w sumie. W mojej kosmetyczce używam odkąd tutaj w tym mieszkaniu się kąpię. Tutaj mam do ciała, żeby pod prysznic zimowe ciasteczko z Yopa i tonizuję skórę tonikiem z Taupy. I tak mało instagramowo pokazałam wam te produkty, jak stały na muszli, na desce. Akurat tam miałam taką wolną przestrzeń i dlatego wam tak pokazałam. No i tak jak powiedziałam, ja teraz biegnę pod prysznic. Jest już późno, także najwyższa pora się wykąpać i spać. Rano wstaję dość wcześnie. Mam z samego rana spotkanie, także dziękuję bardzo za tego vlogmasa. Jest ciut krótszy niż poprzednie, no ale po prostu zrozumcie, że teraz staram się podgonić tak, żeby już każdy następny szedł o 18:00 według planu. Przeprowadzka trochę poburzyła mi plany, ale mam nadzieję, że wracamy już do tej 18:00, tak jak było przez 13 pierwszych odcinków. Także dzięki za oglądanie, buziaczki, do zobaczenia jutro.